Wariant lotaryński. Rozdział 4. Wolna elekcja. Ledwie ścichł tętet koni oddalającej się kolasy uwożącej Przebędowskiego wraz z jego odaliską ku Warszawie, a pan Ciołek rzucił się ku drzwiom, by jak najśpieszniej za nim ruszać. Atoli imć Sawejko wyciągnął spod łóżka plik listów, które ani chybi przez przypadek z kaftana pułkownika musiały wypaść i przed swym pryncypałem je położył. Wśród innych pism do konkretnych ludzi, adresowanych, jeden tylko na delikatnym papierze sporządzony, zdawał się reprezentować inny zgoła gatunek spraw. Pieczęci żadnych nie miał, sporządzono go po niemiecku, pięknym kaligraficznym pismem i miał w miejscu podpisu tylko jedną literę. Duże P. Ciołek chciwie przebiegł go wzrokiem. Kuzynie drogi, tusząc, że już wkrótce przyjdzie gratulować ci twego sukcesu, co przy osobistym spotkaniu z radością uczynię, potwierdzam, iż wszelkie zobowiązania finansowe, które za pomocą panów Lechmana i Wertheimera zostały podjęte, będą dotrzymane. Co do twych obaw względem możliwych reakcji pana C, zapewniam, że na wiele się nie zdadzą. Posłałem Michała Grigorywicza Romodanowskiego pod granicę, by uśmierzyć, jeśli by cokolwiek było do uśmierzenia. Ciesząc się, że staniemy się być może wkrótce narzędziami w rękach Bożej opatrzności, z serca całego cię wspieram. A propos, ponoć ostałeś się już katolikiem, kuzynie. Gratuluję, ale czy nie lepiej byłoby od razu przejść na prawosławie? P. Poniatowski przeczytał tekst dwa razy i zrobiło mu się gorąco. Jeśli zrozumiał wszystko, rosyjski car w piśmie do elektora saskiego przesądzał właśnie o wyborze w Polsce. Ciołek śledził wystarczająco długo sprawy krajowe i europejskie, by to, co mogło ujść uwadze postronnego czytelnika listu, dla niego było jasne jak słońce. Domy bankowe i Sahara Berenda Lechmana i Szymona Wertheimera były największą instytucją finansową ówczesnej Europy. Kasjerami królów i książąt, a dysponowane przez nich środki wystarczyłyby na skorumpowanie klasy politycznej całego państwa, a nawet kilku państw. Nieobce było także Ciołkowi nazwisko kniazia Romodanowskiego, który dowodził korpusem rosyjskich wojsk rozlokowanych blisko granic Rzeczpospolitej. Gdyby dostał odpowiedni rozkaz, w parę dni mógłby zająć Litwę, której chorągwie gotowały się bardziej do walki między sobą niż z ewentualnym nieprzyjacielem. Zrozumiał, że nie ma czasu. Szybko skopiował list i pobiegł w stronę stajni, gdzie czekał zawsze gotów do drogi Czarnota. Sawejko nie opuszczał ich ani na krok. Stanisław dałby wiele, mogąc zachować oryginał świadom wagi odręcznego pisma cara do saskiego elektora, a liści wolał nie myśleć, co by się stało, gdyby Przemędowski dowiedział się, że jego korespondencja przepadła i uznał, że odpowiedzialność za ten kradzież ponosi Bogu ducha winna Fatima. Musiał to szybko rozwiązać. Konie na szczęście były wypoczęte i podkute. Trakt suchy. To też nie minęły 2 godziny, a stanęli na Pradze, biednym żydowskim przedmieściu stolicy, odbudowanym świeżo po pożarach wojny szwedzkiej. Wnet przed ich oczami wyłoniła się przepiękna panorama miasta z wieżą zamkową i szczytem katedry świętego Jana. Ciołek nie miał jednak czasu na podziwianie pejzażu. Po drodze przekazał Wawrzkowi, co trzeba uczynić i pokazał mu listy, nie wspominając oczywiście o ich zawartości. Co zrobić, żeby znalazły się na powrót w kurtce pana Przemędowskiego? Zastanawiał się głośno, równocześnie przypatrywał się Wiśle, na której panował ruch, jakby wszystkie flotylle świata umówiły się tu na swoją rewię. Od czasu króla Augusta na rzece nie było stałego mostu, a znoszone co jakiś czas przeprawy łyżwowe systematycznie znosiła woda. To też cały ruch pomiędzy brzegami toczył się za pośrednictwem zatłoczonych promów i niezliczonych łodzi. Sawejko wypatrzył Przebędowskiego, który wraz z Fatimą i jej panną służącą wsiadł do niewielkiej łódki i chrząkając wskazał ich palcem. Stanisław
Nie wahał się ani chwilę. Zjechał nad wodę i zagadnął jakiegoś przewoźnika, wyglądającego na bardziej rozgarniętego niż inni. Jedna z łodzi wyglądała na szybką, zwłaszcza przy dobrym wschodnim wietrze. Cena nie gra roli, przekonywał Ciołek. Liczy się pośpiech. Mężczyzna pokręcił głową i stwierdził, że może zaproponować drugą łódź, bo ta przecieka i bez dobrego wysmułowania nie gwarantuje dostarczenia na drugą stronę ni ludzi, ni ładunku. Wezmę obie, zdecydował Poniatowski. Z dobrym wiatrem pierwsza z łodzi, prowadzona przez Czarnotę, który jeszcze dzieckiem, będąc czajkami po Dniestrze, między porochami pływał, doszła Przebędowskiego, zanim ten dobił brzegu. I znajdował się dopiero nad głównym korytem Wisły, gdzie prąd był najszybszy, a głębina największa. Starczył jeden nieostrożny, acz planowany manewr, aby krypa staranowała mniejszą łódkę. Wawrzyniec krzyknął ostrzegawczo, ale było za późno. Przebędowski, Fatima i Jandzia znajdowały się już w wodzie. Po chwili był w niej również i pan Stanisław. Pływakiem był zawołanym. Najpierw wyłowił rozpaczliwie bijącą rękami wodę Annę Marię i docholował ją do brzegu. Potem zajął się Przebędowskim, który zdawał się pływakiem marnym, to też szybko porwał go mocny wir utworzony na wysokości Pałacu Kazimierskiego. Ratowanie Andzi powierzył samemu sprawcy katastrofy, Czarnocie. Przez moment przemknął Poniatowskiemu koncept, by nie wyławiać zdrajcy, tylko pozwolić mu utonąć. Ale błyskawicznie skalkulował, że żywy Przebędowski może okazać się przydatniejszy niż martwy. Dopłynął do niego w chwili, kiedy oficer zdawał się opadać z sił, krztusił się wodą i co chwila pogrążał w topieli. Kiedy z pomocą przewoźników wyciągnęli go na brzeg, zdawał się nieprzytomny. Chwila starczyła, aby podrzucić mu listy do kieszeni kaftana, a następnie zająć się reanimacją. Wkrótce pan Przemędowski kaszlął, wypluł wodę i otworzył oczy. Żyje? Zapytał głosem słabym i niepewnym. Ma się rozumieć, panie bracie, powiedział Stanisław. Zaraz podbiegła Fatima i zaczęła obsypywać dłonie swego opiekuna pocałunkami. Z kim mam zaszczyt? Pytał pan Przebędowski, próbując stać. Stanisław Poniatowski, sum. Oficjer chorągwi pana Leszczyńskiego z Leszna. Odparł po wojskowemu, podając mu rękę. Przebędowski wstał i dłuższą chwilę trzymał ją w swojej dłoni. Nigdy panu tego nie zapomnę, powiedział, patrząc mu prosto w oczy. Przemoczeni dotarli do jednego z zajazdów przy ulicy Bednarskiej, gdzie zmienili szaty i napili się na rozgrzewkę. Przemędowski zapraszał, aby zatrzymali się w jego dworze, który miał przy krakowskim przedmieściu, ale Stanisław stwierdził, że wpierw musi stawić się wśród swoich, jednak z pewnością przy najbliższej okazji skorzysta z zaproszenia na wspólną biesiadę. Kątem oka zauważył, że w korytarzu Czarnota mówi coś do ucha pannie Andzi, która chichoce z ukontentowania. Ten to nie traci czasu, pomyślał. Pozostawiwszy na głowie Czarnoty transport i koni, które utknęły po praskiej stronie, bez chwili zwłoki pośpieszył ku Powązkom, niestety tylko po to, by dowiedzieć się, że jego pryncypał pojechał do Leszna i nie wróci wcześniej niż za dwie niedziele. Komplikowało to bardzo jego położenie. Wśród magnackiej braci nie miał nikogo, komu mógł wyjawić odkrytą zmowę. Skoro bowiem czołowy zwolennik księcia Kontiego pracował dla jego wrogów, podobnie mogło być z inszymi. Przez moment myślał o starszym panu Leszczyńskim, ale ów magnat wytwarzał wokół siebie taki dystans, że nikt postronny nie potrafił go przekroczyć. A co się tyczy Ciołka, nieraz dał mu odczuć, że traktuje go wyłącznie jako użytecznego sługę. Wolny czas wykorzystał więc, by pojechać do Wilanowa i spotkać się z królewiczem Jakubem. Zastanawiał się, czy mógłby zwierzyć się Sobieskiemu z posiadanych tajemnic, ale nie był pewny jego reakcji. Plotki mówiły, że jest człowiekiem zmiennym, łatwo ulegającym nieprzemyślanym emocjom. Zastał go ożywionego i pełnego optymizmu. Godzę się z matką, oznajmił Poniatowskiemu. Może nie wszystko stracone. Kondeuszowi wcale nie zależy na polskiej koronie, a ja napisałem właśnie do króla Francji, że w razie wyboru gotów jestem przyjąć imię Ludwika II, co może go wielce ukontentować. Chyba niewiele więcej można zrobić,
przemknęło Stanisławowi, który nie podzielał optymizmu swego rozmówcy. Tymczasem młody Sobieski rozgadał się wielce i opowiadać o swoich planach na panowanie, którego nieomal był pewien, wyznał, że czytał relacje z wystąpień Leszczyńskiego na sejmikach, szczególnie gdy ten prawił o niezbędnych reformach, jakich kraj potrzebuje. Na koniec złożył deklarację, że chciałby mieć u swego boku takiego współpracownika jak Stanisław Leszczyński. Rozmawiałem z nim wiele razy i myślę, że od czasów kanclerza Ossolińskiego równie tęgiej głowy u nas nie było. A ma przecież dopiero 20 lat. Wszelako, kiedy przemawia publicznie, rzekłbym wprost, miód leje się w ludzkie głowy. Chyba poproszę go nawet o spisanie programu reform, jakie należałoby przeprowadzić, iżby Rzeczpospolita dawny splendor odzyskać mogła. Ciołkowi nie pozostało nic innego, jak się zgodzić, choć osobiście uważał, że wprawdzie reformy nie zaszkodzą, ale Rzeczpospolitej przede wszystkim potrzebna jest silna, doskonale wyszkolona armia. Przekaż mu, iżby koniecznie odwiedził mnie jeszcze przed elekcją. Zakończył Królewicz. W parę dni później spotkali się jeszcze raz na bankiecie, który wyprawił prymas Radziejowski, gdzie pito dużo na cześć księcia Kontiego, który ponoć już Francję opuścił. Tylko ktoś wyjątkowo przenikliwy mógł dopatrzeć się śladów nieszczerości w tych wspaniałych toastach. Dla Stanisława była to przede wszystkim okazja spotkania się z Fatimą, za którą tęsknił wielce, albowiem w ostatnich dniach wymienili ledwie kilka czułych bilecików. Teraz wreszcie, zetknąwszy się w tańcu, samo dotknięcie jej ręki wywołało w młodzieńcu elektryzujący dreszcz, ustalili, że spotkają się o północy w prywatnej kaplicy prymasa, w której winni znaleźć i spokój, i bezpieczeństwo. Poniatowski miał wprawdzie wątpliwości, czy pewne rzeczy należy czynić pod okiem Bożym, ale Turczynka zauważyła trafnie, że Bóg jest wszędzie. To też nie czyni mu większej różnicy, gdzie się go obraża. Pan Ciołek zjawił się kwadrans za wcześnie i z zaskoczeniem zauważył, że nie jest sam. W kaplicy bowiem znajdował się sam pan Przebędowski i jeszcze inny mężczyzna w amarantach biskupich, w którym z pewnym zaskoczeniem rozpoznał biskupa kujawskiego Stanisława Dąbskiego, w czas bezkrólewia spełniającego u boku prymasa funkcję wiceinterreksa. Za późno było się wycofać, przyklęknął więc, udając, że chce się pomodlić. Zaraz podszedł do niego pan Przebędowski i przedstawił biskupowi. Oto właśnie ów dzielny młody oficjer, o którym wam mówiłem, ekscelencjo. Z narażeniem własnego życia mój nędzny żywot salwował. Chwalebna to cnota w tak grzesznych czasach. Zgodził się hierarcha, podając Stanisławowi miękką i ciepłą dłoń, jakby do liczenia pieniędzy stworzoną. Zapewne zna już pan najświeższą wiadomość. Poniatowski zaprzeczył, ale Przebędowski dał znak, że można mówić przy nim całkiem swobodnie. Pułkownik Rozen, zanim z wieściami do Ojca Świętego podążył, przyniósł informację, która może ucieszyć każdego katolika, mówił biskup. Oto kilkanaście dni temu na zamku pod uzdrowiskiem Baden-Baden jego wysokość elektor Saski w przytomności biskupa Rab dokonał konwersji na świętą wiarę naszego kościoła. Przednia wiadomość, zawołał Przebędowski. Jako, że panowie szlachta nigdy nie daliby swej kreski heretykowi. Nieprawdaż? Poniatowski potwierdził. W głowie miał zamęt. Zastanawiając się, co może się na odchodnym, biskup Dąbski wyciągnął spod habita broszurkę świeżym drukiem pachnącą, wydaną polskim alfabetem w Dreźnie. Jak Polskę przekształcić w kraj kwitnący i cieszący się szacunkiem u sąsiadów. Przeczytaj to pilnie, młodzieńcze, albowiem szczęsne czasy idą na naszą ukochaną Rzeczpospolitą. Turczynka spóźniła się 5 minut. A i tak było to dość czasu, by młodemu Ciołkowi wywietrzały z głowy wszelkie amory. Ciąg dalszy nastąpi.